nagranie jest złej jakości, przynajmniej na początku. Potem jakość się poprawia. Proponuję włączyć napisy. W prawym dolnym rogu ekranu ikona napisów powinna być podkreślona na czerwono. Na smartfonach w prawym górnym rogu ekranu. Można wybrać też wersję językową napisów. Kanał istnieje dzięki Waszemu wsparciu. Przypomnijmy jeszcze jedno. Jeśli już decydujemy się powrócić do Boga, prośmy też o ducha pokuty. O ducha znienawidzenia grzechu. O takiego ducha, w którym człowiek widzi, że grzech jest wielkie nieszczęście. I że nic dobrego w nim nie ma. To są tylko pozory. Grzech wchodzi przez nasze uczucia, przez nasze emocje. W taki sam sposób musi opuścić nasze wnętrze. Przez uczucia, przez emocje. Czasem wchodzi przez łzy wzruszenia, szczęścia, zadowolenia, przyjemności. Niech wyjdzie przez łzy bólu, żalu i pokuty, skruchy. Stąd czasem przy autentycznym żalu za grzechy ludzie wzdychają, drżą, czasem płaczą. Te znaki towarzyszą autentycznej pokucie. Żaden grzech na świecie nie został popełniony bez udziału uczuć. Po zapłaceniu tej ceny za nasze grzechy będziemy tym bardziej cenić naszą wolność. Kiedy człowiek za coś zapłaci, to sobie to ceni. Kiedy płacimy za wolność od grzechu, to się jej tak łatwo nie pozbędzimy. Kiedy łatwo zdobywamy przebaczenie, łatwo je też tracimy. Ponieważ Izabel nie chciała pokutować, ta Izabel z Apokalipsy, Jezus powiedział, że rzuci ją na łoże. Kto wie, może chodziło o jakąś chorobę weneryczną, może chodziło o zupełnie inną chorobę, może w ogóle chodziło o jakiś ból nieokreślony. Nie wiem. Ale spotykam się z tym, że brak pokuty doprowadza w końcu do tego, że człowiek musi pokutować. Bo grzechy powodują konsekwencje również w zdrowiu. Pan wzywał tę fałszywą prorokinię do pokuty nie tylko za jej własne grzechy, ale i za grzechy tych, do których zmusiła do grzechu. Za bałwochwalstwo. Nie zapomnijmy o tym, że czystość to niezaspokojenie, które będzie trwało aż do śmierci naszego ciała, bo jest to Boża świątynia. I nawet jeśli w świątyni nic nie ma, to jest to świątynia i tam nie powinno być innego instytutu użyteczności publicznej. Niech to będzie świątynia do śmierci. Pusta, bo pusta, czekająca na Pana. Mówi pierwszy list do Koryntian. Czy nie wiecie, żeście świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynią Boża jest święta, wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, nie okłamuje, mówi Biblia. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na świecie mądry, niech się stanie głupi, aby się stać mądrym. Kiedy Pan do mnie przyszedł, to pierwszą rzeczą, którą mi pokazał, kiedy zbliżył się do mnie, to pokazał mi moją duszę, moje wnętrze. Pokazał mi świątynię, piękną świątynię, pustą, ale świętą świątynię. I chociaż skalałem tę świątynię, czy grzeszyłem w jakikolwiek sposób, to jednak to jest świątynia. I wiem, że Bóg chce, żeby ta świątynia czekała na Niego, bo On tam wejdzie. I muszę tą świątynię sprzątać, zamiatać, mimo tego, że tam się nic nie dzieje, nie ma jeszcze mojego Pana, nie nadszedł do końca, nie wypełnił mnie. Czekam. To jest świątynia. Żadna inna instytucja, tylko świątynia. Gdzie jest pokuta, tam szatan nie ma prawa nas oskarżać. Bo nawet on wykonujący swoje dzieło oskarżania i potępienia musi przestrzegać prawa, jak mówi Biblia. W Księdze Hioba w pierwszym rozdziale, 11-12 wiersz, Biblia nas przekonuje, że szatan też musi wykonywać prawo. I on nie będzie oskarżał, czy dochodził do kogoś takiego, kto jest wierny Bogu. Nie wejdzie, bo musi przestrzegać prawa. On oskarża nas, aby znaleźć powód, dostęp do nas, by czynić swoje odrażające dzieło. Kusi nas. Próbuje otworzyć, skusić do tego, żebyśmy popełnili błąd, żebyśmy zdradzili Boga i wtedy wchodzi w nas.
Każda istota ludzka jest albo mieszkaniem Bożym, albo diabelskim. A szczególnie my, poświęceni Bogu, o nas walka się toczy najmocniejsza. Tu każda sekunda może decydować, każda minuta, godzina. Dla kogo jesteś świątynią? Dla Baala czy dla Jezusa? Wojna się toczy o istoty ludzkie, między duchami. O nas się toczy ta wojna. Zbezczeszczona świątynia musi zostać zniszczona, a każda, która jest czysta i święta, ostoi się na wieki. Pokuta nie oznacza jednak całkowitego zwycięstwa. Kiedy człowiek zapokutuje i wygna nawet demony z siebie, mocą imienia Jezus, to musi też wpuścić Pana do siebie. Musi cały czas przypominać sobie, kto jest królem tego serca, kto jest mężem tej komnaty. Żeby nikt inny tu nie zapanował. Pokuta jest pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do otworzenia się na to, żeby Jezus był królem sercu, żeby był mężem tej komnaty. Jest to pierwszy wielki krok w radosnej przygodzie zwycięskiego życia. Będzie ona trwała tak długo, aż proces wewnętrznego oczyszczenia osiągnie tak uprawiony kres. Kiedy się rozpoczyna prawdziwą pokutę, prawdziwą modlitwę skruchy, to ona się nie kończy po tygodniu. Widzę to w swoim życiu. Ona trwa. I ten duch w środku jest cały czas. Budzi człowieka do bólu. Do bólu w sercu. Cały czas człowiek jest jakby zmuszany, może nie, ale Duch Święty prosi go. Pokutuj wewnętrznie. Żałuj. Bolej nad swoim sercem. Zapraszaj Boga. Mów Mu, zmiłuj się, Panie, na ten. Człowiek cały czas ma, tak jak wcześniej miał cały czas może pokusy lub propozycje żadańskie, to w tej chwili Duch Święty cały czas go namawia do skruchy. To jest pewien duch. Anioł skruchy, który nie pozwala człowiekowi wejść nawet na chwilę za bardzo zająć się czymś złym. Bo jest umysł bez przerwy zajęty skruchą, oczyszczaniem. Ten proces może trwać wiele miesięcy. Ale zaczyna się na pewno pewnego dnia. Nie jest tak, że zaczyna się bez dnia. Jeszcze na koniec zaproszę Was do Księgi Estery, do 4 rozdziału. Znacie dobrze tę księgę. Imię Estera jest różnorako tłumaczone, ale w języku hebrajskim słowo seter znaczy ukryty. Więc księga sugeruje, że chodzi o ukryte życie z Bogiem, może też o ukrytą pokutę, skruchę. Rzeczywiście, w decydującym momencie tej księgi Estera modli się. Modli się, chociaż nie popełniła grzechów, ale modli się za grzechy innych. Modli się za grzechy całego narodu. To też jest motyw do pokuty. Jeśli nawet jesteś czystym człowiekiem, czystym jak lilia, jeśli nawet nigdy w życiu twoja świątynia nie została skalana, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zachowała się jak Estera i pomodliła się za innych. Otóż Estera w 4 rozdziale od 17 wiersza jest pokazana jako osoba, która bierze sobie to głęboko do serca, że cały jej naród, Izrael, został skazany na śmierć, na eksterminację przez podmówienie Hamana, który nakłonił do tego króla Achasverusa. Zauważcie, jak ona zaczyna tę pokutę. 4 rozdział od 17 wiersza. Także królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. Zdjęła swe szaty, okazała. Przywdziała suknię smutku i żałoby i w miejsce wolnego pachnidła pokryła głowę swą popiołem i śmieciami. I ciało swoje poniżyła bardzo, a radosne ozdoby zastąpiła rozpuszczonymi włosami. Błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: Panie, mój królu nasz, mający prócz Ciebie, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich i tak dalej. 17n. A teraz zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim i wydałeś nas w ręce wrogów. Zauważcie, że ona utożsamia się z grzechami swojego narodu. Nie mówi tak. Ona zgrzeszyła? Nie moja sprawa. Niech się męczy w piekle. Mój naród zgrzeszył, a niech się tam, a niech zgnił. Tylko ona ma serce proszące za innych. My, kiedy widzimy, że ktoś popełnia jakiś grzech, to po pierwsze oskarżamy, potępiamy tę osobę,
i skarżymy przed Bogiem tę osobę. A kto skarży przed Bogiem grzesznika? I mówimy: Panie, zobacz, jak ta osoba się zachowuje. Jak ta osoba na przykład mnie dręczy. Jak ona mi dokucza. No i Bóg co? Musi wziąć listę, księgę pamiątkową, jest księga pamięci, i musi dopisywać grzechy na konto tej osoby. Szatan mówi: no widzisz? I co teraz z nią? Do piekiełka. Ale możemy zrobić inaczej, tak jak królowa Estera. Że ona, widząc grzechy swojego narodu, utożsamia się z tym i prosi Boga: Panie, daruj, ulituj się nad tą osobą. I może w ten sposób byłoby mniej problemów w naszych wspólnotach, gdybyśmy zamiast posłannictwo diabła, czyli oskarżając bliskie nam osoby ze wspólnoty przed Bogiem, zaczęli prosić o miłosierdzie dla nich. Jak myślicie, czy skutki byłyby ciekawsze? Czy może lepiej cały czas tkwić z listą win swoich współsióstr i spełniać rolę szatana przed majestatem Boga? Kanał istnieje dzięki Waszemu wsparciu.